Witam Was, kochani, serdecznie na niesamowitym wykładzie dotyczącym Waszego Szczęścia. Bo moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj przez myślę najbliższą godzinkę chcę właśnie z Wami podyskutować porozmawiać na temat Szczęścia, na temat tego właśnie, w jaki sposób sprawić, żebyśmy tego Szczęścia mieli w życiu jak najwięcej. Dlaczego z tym Szczęściem, moi drodzy, mamy problem? Ano dlatego, że powiem Wam teraz coś, coś szokującego, coś, co z pewnością no, yy, sprawi, że zdacie się na pewną, na pewną intuicję, pewien wgląd i zaczniecie się zastanawiać, że faktycznie tak jest. Bo popatrzcie się, nasze mózgi nie zostały stworzone po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Niestety tak jest, niestety, albo stety, słuchajcie, że nasz mózg pracuje w ten sposób i został stworzony po to, żebyśmy my przetrwali. Czyli na przykład różnego rodzaju mechanizmy, które mamy wbudowane w nasze mózgi, mechanizmy dotyczące właśnie martwienia się, dotyczące zasmucania się, to są mechanizmy, które powstały po to, żebyśmy my po prostu przetrwali. Generowanie negatywnych scenariuszy, które no, dotyczy wiele osób, słuchajcie, ostatnio z, m, można zobaczyć mnóstwo różnych badań i statystyk dotyczących no, tego, co się dzieje ogólnie w przestrzeni publicznej od roku 2020 i w jaki sposób to wpływa właśnie na. Stan psychiczny ludzi na poziom szczęścia, no i wychodzi jasno, że niestety ludzie się strasznie martwią. Strasznie się martwią różnymi rzeczami, które się dzieją na świecie. I teraz popatrzcie się, to zamartwianie to jest automatyczny po prostu mechanizm naszego mózgu, który stara się nam zapewnić przetrwanie. Czyli jeśli ja się martwię, to mogę przewidzieć jakieś problemy, mogę im przeciwdziałać i dzięki temu po prostu przetrwać. Pytanie jest, czy mamy dobrze wykalibrowany ten mechanizm, czy ten mechanizm dobrze funkcjonuje. Czy on martwi się wtedy, kiedy powinniśmy, a może za bardzo? Może, słuchajcie, od kilku lat po prostu media nas warunkują właśnie do tego, żebyśmy my się wszystkim martwili, prawda, różnymi rzeczami, którymi nas straszono, a może jednak, no to nie jest aż takie straszne, może jednak, słuchajcie, takie rzeczy straszne się nie dzieją. A my nie potrafimy się właśnie do tego dostosować. Nie potrafimy skalibrować tego swojego mózgu. No i dlatego dzisiaj chcę z Wami o tym porozmawiać, moi drodzy. Chcę wam przedstawić w sumie kilkanaście różnych powodów, które każdemu i każdej z was przeszkadzają właśnie w tym, żebyście byli szczęśliwymi ludźmi. Więc dajcie mi na początek znać, moi drodzy, czy wszystko dobrze słychać, bo jesteśmy tutaj na żywo, więc dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać, czy wszystko dobrze widać, czy macie dobrą jakość do odbioru. Słuchajcie, bo ja jestem tutaj, no, w bibliotece, także nie ma. Mam tutaj aż tak szybkiego internetu, więc... Dajcie mi znać, czy jest tak dobrze jak zwykle, moi drodzy. To jest pierwsza rzecz, bo ja tutaj mam czat otwarty cały czas i na YouTubie, i na Facebooku jest Bartek Piotrek. Cześć, witam was serdecznie. Viva pyta, czy będzie to dostępne? Tak, zostawię dzisiaj wam tą transmisję, nie będę jej kasować, także później też będziecie mogli zobaczyć. Natomiast dajcie mi znać, bo widzę, że coś nie wiem, czy na fejsie, czy działa dobrze czat. Dajcie znać, czy wszystko dobrze widać, czy wszystko dobrze słychać. Ja wam też tu napiszę cześć moi drodzy, bo coś mi tu czat nie wyświetla, więc a jest widzę ponad 50 osób. Także... Także już ktoś coś powinien napisać, więc dajcie mi znać, żebyśmy już mieli te sprawy formalne załatwione. Tak samo chcę Wam przypomnieć na samym początku, moi drodzy, że jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli chcecie <coughs> wspierać moją właśnie pracę, to wystarczy wrzucić łapę w górę pod tym szkoleniem, będę Wam za to bardzo wdzięczny, więc słuchajcie, wrzućcie łapę w górę na, na fejsie, na YouTubie, to bardzo pomaga właśnie, chodzi, jeśli chodzi o algorytmy tych portali, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Natomiast popatrzcie się, pierwsza rzecz właśnie, dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi, moi drodzy, ponieważ się zamartwiamy. Ponieważ generujemy sobie w głowie te negatywne scenariusze. I tak wam powiedziałem, mechanizm ten sprawiał, że przez tysiące pokoleń przed tobą wszyscy Twoi przodkowie nie tylko przetrwali, ale jeszcze zdołali no, spłodzić potomstwo, wychować potomstwo. I to potomstwo później swoje potomstwo płodziło i tak przez tysiące pokoleń. Więc zobaczcie, że ten mechanizm jest całkiem niezły. Całkiem niezły. Jeśli na to w ten sposób spojrzymy, że wszyscy Twoi przodkowie przetrwali, wszyscy dali radę. Dali radę. Żyć, dali radę mieć dzieci, no to ten mechanizm jest nam jak najbardziej potrzebny, jest naturalny i każdy go posiada. Ale teraz problem jest w tym, że my nie do końca mamy ten mechanizm właśnie skalibrowany, nie do końca dopasowany do naszej przeszłości. No i, 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 nie, I nie tylko tej przeszłości ostatnich na przykład 100 lat, ale nie do końca. Skalibrowany w stosunku do tego, w jaki sposób my dzisiaj żyjemy. Bo popatrzcie się, dzisiaj poziom życia mamy bardzo wysoki, moi drodzy. Ilość zagrożeń, które nas dotyczą, jest minimalna. Jest minimalna, zwłaszcza w Polsce, ale też pewnie poza Polską, bo napiszcie mi tutaj z jakich miejsc, moi drodzy, przybywacie. Ja was oczywiście pozdrawiam tutaj z południa Tajlandii, z tropikalnej wyspy Phuket. A wy z kolei dajcie mi znać, właśnie tutaj. Z jakich wy przybywacie, różnych zakątków świata, na to nasze dzisiejsze spotkanie, moi drodzy. Natomiast nieważne, gdzie mieszkacie, to i tak, słuchajcie, świat jest dzisiaj niesamowicie bezpiecznym miejscem. Oczywiście, jeśli nie pakujemy się w jakieś złe, 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 do złych krajów, w których toczą się jakieś konflikty, to wszystko jest ok. I popatrzcie, moi drodzy, że nic nam nie grozi tak naprawdę. Możemy się rozwijać, możemy budować biznes, możemy budować swoją karierę, mieć rodziny, wychowywać te rodziny. I ile byście nie narzekali na obecną sytuację w Polsce, że może jest gorzej niż było jeszcze parę lat temu, to i tak, jest no praktycznie najlepiej jak było kiedykolwiek nie jak było kiedykolwiek więc dlatego moi drodzy popatrzcie się, popatrzcie się bardzo ważna rzecz. To jest to, żebyście docenili to jak jest i zaczęli sami się po prostu kalibrować. Nie pozwolili, żeby ten wasz umysł szalał na podstawie informacji czy manipulacji płynącej z mediów czy z różnych jakichś grup interesów, którym zależy na tym, żebyście wy byli ze strachani. Tylko samemu trzeba po prostu zacząć patrzeć na to bardziej obiektywnie. Co tak naprawdę mi grozi? Czym powinienem się martwić? Bo popatrzcie się, jedna rzecz jest, o której ja wam bardzo często mówię na naszych właśnie spotkaniach. To jest to, że popatrzcie, ile razy się przejmowałeś różnymi właśnie rzeczami w Twoim życiu. Ile razy się przejmowałeś wcześniej, prawda? I jakąś klasówką w podstawówce, kolokwium na studiach, egzaminem na prawo jazdy, umówieniem się na randkę z jakąś tam dziewczyną, prawda? Ile razy się tym wszystkim stresowałeś straszliwie, zaprzątałeś sobie głowę, że coś powiedziałeś nie tak, że coś yy, zachowałeś się w niewłaściwy sposób, prawda? I później, popatrzcie, moi drodzy, i później tak naprawdę nie miało to żadnego znaczenia w Twoim życiu. Więc jaki wniosek z tego? No, nie ma się sensu przejmować po prostu. Kilkadziesiąt lat jesteś tutaj, dajesz radę. Nie, radzisz sobie w życiu, masz dostęp do internetu, no bo możemy się teraz tutaj spotkać, jesteśmy tutaj razem, więc musisz mieć dostęp do internetu, więc masz jakieś urządzenie, nie jesteś bezdomny, nie brakuje ci na jedzenie, więc tak naprawdę wszystko jest ok, moi drodzy. I teraz trzeba wyjść z tego punktu po prostu, zacząć od tego punktu. Nie zaczynać, słuchajcie, narzekać na to, jaki świat jest zły, tylko docenić to, jaki on jest piękny. Bo właśnie to zamartwianie się, słuchajcie, odbiera nam szczęście, bo powiem Wam teraz coś ważnego. Coś, co być może dla wielu osób będzie znowu szokujące. Natomiast stan szczęścia jest dla nas stanem naturalnym. Powtórzę to jeszcze raz: jest to stan dla nas naturalny. I to możemy zaobserwować na przykład u dzieci. Ja mam, słuchajcie, dwóch synków, to ci z was, którzy oglądają moje materiały, no to już wiedzą, nieraz ich widzieli pewnie gdzieś na, tam, na filmach czy na zdjęciach, więc mam dwóch cudownych, wspaniałych synków, jeden tam ma już teraz pięć i pół roku, drugi ma półtora z hakiem i oboje właśnie od momentu w zasadzie urodzenia cały czas są szczęśliwi, uśmiechają się. Oczywiście różne są wahania nastrojów, człowiek uczy się radzić sobie z emocjami, ale ich życie przepełnione jest radością, przepełnione jest uśmiechem. Więc jaki z tego wniosek? Właśnie taki, że my naturalnie mamy ten stan, i teraz jeśli ktoś przychodzi Ci później i Ci zabiera to szczęście, i robi to wiele razy, albo ty zaczynasz sam sobie odbierać to szczęście, to twój umysł po prostu przestawia się na inny tryb funkcjonowania. Zmienia się jego stan biochemiczny, no i później przyzwyczajasz się do tego na przykład już, żeby zamiast szczęśliwego, uśmiechniętego, zadowolonego z życia człowieka być człowiekiem takim, no jak to się po angielsku mówi, grumpy, czyli po polsku to będzie taki, taki wkurzony, taki zniesmaczony, taki wiecznie, któremu coś przeszkadza, które, który się ciągle czymś martwi, który wiecznie na rzeka, na inne rzeczy, prawda? A to nie jest nam do niczego potrzebne. Więc popatrzcie się. Pierwsza rzecz chodzi o to, żebyście wy zaczęli, moi drodzy, kalibrować swój system właśnie emocjonalny. Skalibrować swój system emocjonalny. Kalibrować to właśnie którymi rzeczami powinniśmy się przejmować, a którymi nie. I to jest dobry punkt wyjścia, bo jeśli ty wyeliminujesz tak wiele różnych momentów, kiedy się martwisz, kiedy wchodzisz w stany jakiś taki apatii, takiej, to się w psychologii nazywa wyuczonej bezradności, spowodowanej właśnie tym, że po prostu no, martwisz się gigantycznymi problemami geopolitycznymi, czy problemami jakimiś świata, czy nawet całego kraju, na które nie masz żadnego wpływu, to to paraliżuje cię w działaniu, odbiera ci chęć do życia, odbiera ci motywację, odbiera ci taką energię, którą naturalnie znowu masz w sobie, masz w sobie. Beatka mi tu napisała: Niech pan się leczy. Dziękuję bardzo, Beatko, droga, za zainteresowanie moim stanem. Na razie na szczęście nie muszę się leczyć. Wszystko jest w porządku z moim organizmem, wszystko jest w porządku z moim zdrowiem. Więc dziękuję ci bardzo tutaj za tak piękny komentarz, Beatko. Mam nadzieję, że też dzisiaj będziesz miała wspaniały dzień. No, Magdalena pisze: Już dawno przerobiłam wyzwanie 90 dni. Co się zmieniło? Najpierw mój mózg, a potem ja zaczęłam zmieniać moje życie. Bardzo się cieszę, Magda. Bardzo się cieszę, Magda. Natomiast, oczywiście, moi drodzy, też chcę was zachęcić do tego, żebyście byli aktywni tutaj, dzielili się swoimi właśnie przemyśleniami, bo będziemy mieć wtedy fajną komunikację w dwie strony. Także moi drodzy, piszcie tutaj komentarze, ja się będę do nich odnosić. Mam całkiem niezłą właśnie Całkiem niezłą podzielność uwagi. Yy, także, moi drodzy, o dzisiaj jest najazd haterów, kolega, 3 pisze, niezłe piguły tutaj zjadacie. No, kolego, żadnych piguł na razie jeszcze dzisiaj nie zjadłem. Dobra, zjadłem tam jakieś witaminy rano, więc nie wiem, może to to, wybacz. <słuchaj> Słuchajcie, tak samo chcę Wam przypomnieć też, zanim przejdziemy do następnego punktu, że jeśli podoba Wam się to, co robię, jeśli doceniacie tutaj moją pracę, to wrzućcie łapę w górę. Popatrzcie się, moi drodzy, na Facebooku mamy już ponad 100 osób, a tylko 30 osób wrzuciło łapę w górę, na YouTubie 18 na 61. Więc bardzo proszę, moi drodzy, więc bardzo proszę, moi drodzy, kto jeszcze z Was tego nie zrobił, to bardzo proszę o łapę w górę, będę Wam za to bardzo wdzięczny. <laughs> więc, więc moi drodzy, więc moi drodzy, idziemy dalej, popatrzcie się, idziemy dalej, popatrzcie się. Grzegorz pisze Beatce, już ciężko pomóc. Nie, ja myślę, że każdy, jak chce się zmienić, moi drodzy, jak chce pracować nad sobą, to może to zrobić i wtedy szukać pomocy. Ale nie po to jesteśmy dzisiaj, żeby tutaj, moi drodzy, właśnie yy, pomagać Beatce, tylko po to, żeby porozmawiać o szczęściu. I tutaj Darla poruszyła ciekawy temat, ale czy przez takie myślenie, że nie mamy wpływu na przykład na politykę, to nie jest tak, że oddajemy władzę w rękach złych ludzi, bo i tak nikogo to nie interesuje, każdy zainteresowany tylko swoim podwórkiem. Nie, koleżanko. To nie chodzi o to, żeby na przykład nie iść na wybory. Ja sam byłem nawet na wyborach, pomimo że mieszkam w Tajlandii, akurat byłem w, w, w wrześniu w tamtym roku w Polsce, więc sam też mogłem to zrobić. Ale Darla, wszystko co Ty możesz zrobić, to właśnie idź na wybory i tyle, prawda? Co i tak, jakby jak widzisz, pewnie nie za bardzo pomoże Ci zmienić w praktyce ten świat, prawda? Więc, więc, moi drodzy, popatrzcie się, więc, moi drodzy, popatrzcie się, to, to nie, nie, nie ma sensu tutaj się przejmować tymi problemami, to nie chodzi o to, żebyśmy my, na przykład, całkowicie byli pasywni. Nie. Ale skupić się trzeba darla na tym, na co masz wpływ, bo popatrzcie, nie masz wpływu może na to, jakie decyzje podejmują politycy jednego, czy drugiego czy trzeciego kraju, ale masz wpływ na to, na przykład jakie ty masz relacje ze swoimi sąsiadami, ze swoją rodziną, co robisz dookoła siebie? Czy wysprzątasz ulicę na przykład? Ja ostatnio byłem, słuchajcie, dwa tygodnie temu, na przykład byłem z całą grupą ludzi, bo zorganizowali tutaj tajowie akcje, i byłem sprzątać plaże. I to jest, moi drodzy, mój wkład w to, żeby było lepiej. Poświęciłem tam 2-3 godziny z moją żoną, z moimi przyjaciółmi, zebrałem kumpli wszystkich tutaj z naszej wyspy i pojechaliśmy razem, żeby wysprzątać plażę. Bo na to mam wpływ. Mógłbym narzekać, że są śmieci, że morze wywala, bo wywala faktycznie, nie? Strasznie dużo tego syfu, plastiku i tak dalej, różnych rzeczy wywala morze na plaży każdego praktycznie dnia. Ale jeśli my przejdziemy się raz na tydzień czy raz na miesiąc po tej plaży i pozbieramy, a jutro pójdzie ktoś inny, to nagle ta plaża staje się piękna. I to samo jest na Twojej ulicy, na której mieszkasz. To samo jest w Twoim bloku, nie? Na tych rzeczach trzeba się skupić, na które my mamy wpływ, coś, co możemy zrobić, prawda? Irena, nie wiem jaka muzyka, ale ja żadnej muzyki nie słyszę tutaj, więc może coś znowu się dzieje, o czym nie mam, nie mam pojęcia. Natomiast popatrzcie się, moi drodzy. Ale Paweł pisze: Ten, kto głosował, ma prawo do narzekania na polityków. Uważam, Paweł, ale to twoje narzekanie nic ci nie da. Nic ci nie da. A już jeśli byłeś na przykład wcześniej na, na spotkaniach, to być może usłyszałeś ode mnie, że narzekanie ma taki sam wpływ na nasz organizm jak stres, a stres bardzo wyniszcza nasz organizm. Także, moi drodzy, nie warto narzekać. Popatrzcie się, jeśli my narzekamy, to tak jak wam mówię, wchodzimy w podobny stan emocjonalny i nasz organizm wchodzi w podobny stan, co, co podczas stresu. Stres wyniszcza praktycznie każdy układ twojego organizmu. Narzekanie podobnie. Co więcej, jeśli narzekasz w towarzystwie swoich znajomych, swojej rodziny, swoich dzieci albo swojej żony czy męża, to również powodujesz powstanie stresu w ich organizmach. Bo ludzie to przyjmują, ludzie mają coś takiego, co się nazywa empatia, czyli wchodzą w podobny stan emocjonalny, jak ktoś dookoła nich. Po prostu dzielimy się tymi emocjami. No możecie zobaczyć piękna taka scena i była, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, w takim filmie klasyce już polskiego, kina Dzień Świra, kiedy Marek Kondrat właśnie, czyli Adaś Miałczyński, wszedł do pociągu i w tym pociągu, no chciał sobie usiąść, wychillować, tam napisać jakiś wiersz. A nagle wyszła taka kobieta w takim długim płaszczu, w takim prochowcu z jakimś drugim facetem, który, ona miała chyba, czy on, pamiętam, takie obgryzione strasznie paznokcie i ona wyszła po prostu z taką... Z takim wkurzeniem, o kurczę, sobie coś wydmuchałem z nosa i moi drodzy, popatrzcie, i ona weszła po prostu taka i on tak siedział biedny i w ciągu kilku sekund on już sam był straszliwie zestresowany. No to właśnie podobnie to działa, nie? Podobnie to działa, moi drodzy, że my, kiedy jesteśmy w towarzystwie osób zestresowanych albo narzekających, tak samo przejmujemy te emocje. Czyli wyniszczamy swoje zdrowie i Ty, jeśli narzekasz, wyniszczasz zdrowie ludzi dookoła Ciebie, również Twoich najbliższych tych, których kochasz. Także jak najszybciej wniosek z tego, trzeba przestać narzekać, bo moi drodzy, na rzeczy, na które nie mamy wpływu, no nie mamy na nie wpływu, więc bo cholerę narzekać, nic to nie da. Nie ma się co na nich skupiać, na tym, że jest brzydka pogoda, że jest gorąco albo za zimno, że pada deszcz, że stoisz w korku, że jakiś polityk podjął taką, a nie inną decyzję, że podatki są wysokie, że mieszkania są drogie. Nie ma sensu na to narzekać, bo tracisz tylko czas, emocje, zdrowie i również marnujesz zdrowie swoich bliskich. Ale jest mnóstwo rzeczy, jest dodatkowych tysiące, dziesiątki tysięcy rzeczy, na które masz wpływ i mógłbyś ukierunkować, czy mogłabyś ukierunkować swoją energię właśnie w tamtą stronę. Skupić się na tym, na, co, na czym masz wpływ, i tam po prostu wykierować całą swoją, wiesz, armatę działań i armatę myślenia, i tym na tym się skupić. I zobaczysz wtedy, że faktycznie, po pierwsze, twoje życie zacznie stawać się coraz lepsze. Ale po drugie, ty zaczniesz nabierać coraz bardziej. Poczucia kontroli nad swoim życiem, bo zauważysz właśnie, że wysprzątałeś tą ulicę, no zebrałeś się, wrzuciłeś informację, nie wiem, może masz grupę jakąś na swoim osiedlu na fejsie, no i wrzuciłeś informację, słuchajcie, w czwartek o na przykład 19 sprzątamy osiedle, kto chce, niech przyjdzie tu pod blok, ja załatwiam worki jakieś i tam patyki, żeby te śmieci zbierać, posprzątajmy wszystko razem, nie? I patrz, zrobisz coś takiego... I nagle jest czysto, idziesz na drugi dzień z dumą dookoła, wszyscy sąsiedzi chodzą z dumą, że wysprzątaliśmy dookoła to, to, to swoje osiedle. Więc zaczynasz mieć poczucie sprawczości, przestajesz czuć się jako człowiek zagubiony, który nie ma na nic wpływu, a nagle zaczynasz czuć właśnie to, że masz wpływ, bo masz wpływ na swoje życie. Mówię, nie masz wpływu na cały świat, na kraj, na politykę, na inne kraje, na, na jakieś rzeczy makro, ale masz ogromny wpływ na to, co jest dookoła ciebie. Możesz mnóstwo rzeczy robić fajnych właśnie, które sprawią, że twoje życie będzie lepsze, rzeczy proaktywnych, rzeczy, na które masz wpływ i na tym się trzeba skupić, moi drodzy. Na tym się trzeba skupić. Więc to jest pierwsza rzecz. Popatrzcie, druga rzecz, to jest z kolei to bo tu przerobiliśmy sobie w taki wpływ na rzeczy na, 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 na które nie mamy wpływu nie czyli myślenie o rzeczach na które nie mamy wpływu i, i martwienie się o przyszłości ale tak samo bardzo moi drodzy często ludzi prześladują ich demony z przeszłości czyli właśnie nieumiejętność przepracowania sobie odpowiednio przeszłości nieumiejętność tego żeby zostawić pewne rzeczy żeby co odpuścić odpuścić pewne rzeczy odpuścić ludziom Odpuścić samemu sobie, odpuścić innym to, co oni zrobili złego na przykład dla ciebie. Nie nosić tego ciężaru ogromnego żalu do kogoś, bo tak naprawdę ty ten ciężar nosisz. Nie ta osoba. Ta osoba o tym może zapomniała, już w ogóle nie myśli, nie? że coś się zdarzyło 10 lat temu, że ktoś cię skrzywdził, a ty to nosisz cały czas na swoich barkach i ci to ciąży psychicznie, na, na twoim mózgu sprawia, że jesteś mniej efektywny, mniej szczęśliwy. Znowu, kupę czasu marnujesz na rozpamiętywanie jakiejś sytuacji z przeszłości. Odpuścić samemu sobie, czyli odpuścić właśnie te rzeczy, które ty zrobiłeś źle, błędy, które popełniłeś, może przepracować. Słuchajcie, bardzo często pomaga, żeby to przepracować. Różne są metody. My Wam pomagamy w ten sposób przepracować to w naszym programie Wyzwanie 90 dni, w programie Transformacja 90 dni. Niektórzy wywierają różne rodzaje terapii ale można nawet samemu po prostu stawić czoła właśnie tej swojej przeszłości. Zastanowić się, okej, okay, popełniłem taki i taki błąd, mogę z tego wyciągnąć teraz wniosek, żeby nie popełniać tego błędu w przyszłości, nie? Czyli sprawić, że ta lekcja jest dla mnie wartościowa i odpuścić. I odpuścić. I dać sobie z tym spokój, nie? I skupić się na tym, na co mamy wpływ, bo mamy wpływ ogromny na to, co się dzieje dzisiaj. Na to, jak my się zachowujemy, na to, co zrobisz dzisiaj ze swoim dniem. Bo patrzcie, w Polsce u was jest 9.24, kiedy, kiedy jesteśmy tutaj na żywo, bo później pewnie też ludzie będą to oglądać. Natomiast dzisiaj masz tą środę i możesz z nią zrobić bardzo wiele. Możesz uczynić ją najlepszym dniem Twojego życia. Tak, tak, ty możesz to zrobić, bo masz na to wpływ. Masz na to wpływ. Możesz dzisiaj zrobić coś cudownego dla swoich bliskich, uśmiechnąć się do kogoś, powiedzieć komuś miłe słowa, pomóc przyjacielowi w potrzebie albo obcemu człowiekowi. Możesz zrobić coś fajnego, podjąć jakąś decyzję, przeczytać książkę, zacząć uczyć się języka, pójść pierwszy raz na trening zapisać się na kurs tańca. Możesz zrobić cholernie dużo rzeczy, które zrobią, sprawią, że twoje życie będzie lepsze. Ale ty tak samo możesz zrobić. Bepi, że tak ładnie padasz że się chcę popływać, więc idę na basen. No, ja ci powiem ostatnio właśnie, e, ostatnio, kurczę, nawet gdzieś tu mam fotę, nie wiem, czy mam, uda mi się pokazać fotę, ale ostatnio właśnie byłem, słuchajcie, o, tutaj właśnie, <laughs> to było niesamowite, to odnośnie kolego twojego, tego, co napisałeś, e, wróciłem w nocy, z, no, ze spotkania z przyjaciółmi. Koleżanka tutaj śpiewała w restauracji, więc poszliśmy tam na kolację. Później poszliśmy taki beach club odwiedzić czyli właśnie taki klub na plaży. Tutaj u nas. W w tym i później jak wróciliśmy do domu, to też padało. Natomiast ja zamiast, słuchajcie, iść spać o tej pierwszej w nocy, to miałem ogromną ochotę jeszcze, żeby właśnie wskoczyć do basenu w tym deszczu. I to była niesamowita, Chyba siedziałem, słuchajcie, puściłem sobie muzykę na tarasie i siedziałem tam chyba ze dwie godziny. I popatrzcie, aż sobie strzeliłem fotę, żeby właśnie mieć pamiątkę z tego dnia. Popatrzcie, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Także, kolego, jak najbardziej w deszczu jest niezły klimat. Jest niezły klimat, słuchajcie, więc... Siedziałem sobie, tu możecie zobaczyć efekt mojej pracy, mojej z żoną, oczywiście, jeszcze tam z dziesiątkami tajów i Birmińczyków, dotyczącej podświetlania palm właśnie w ogrodzie. Także, moi drodzy. O, Przemek pisze, dzięki wolnej środzie mogę oglądać Twój webinar. Krzyszko, one są regularnie co środę. Powiem Ci, te w tygodniu webinary ja robię, kiedy mam flow, kiedy mam ochotę po prostu coś mądrego Wam przekazać, moi drodzy, więc nie zapowiadałem ich, one nie są regularnie, są w niedzielę te, które prowadzę. No, także słuchajcie, taki, taki klimacik był właśnie kilka dni temu odnośnie tego pływania w deszczu. No, natomiast idąc dalej, popatrzcie moi drodzy, czyli powinniśmy właśnie podsumowując ten punkt, to powinniśmy właśnie poradzić sobie z tymi rzeczami z przeszłości, przepracować je, żeby one nam nie ciążyły, bo one są często w stanie być jak taka kula u nogi, która się za tobą włóczy przez cały czas i nie pozwala ci właśnie rozwinąć skrzydę, nie pozwala ci sprawić, żebyś ty w swoim życiu po prostu wreszcie zaczął robić to, na co, pra to, co pragniesz, żebyś podejmował odważne decyzje. Słuchajcie, dotyczący też tego tematu, poprowadzę dla was webinar w niedzielę, taką fajną konferencję przygotowałem o godzinie 10, więc zapraszam was serdecznie, patrzcie się, tu mamcie linka moi drodzy, wyzwanie90.pl 90 łamane przez webinar, podaję wam tutaj linka, więc zapraszam was Vseh Marcin pisze, że są napisy. Tak, widzę, że są napisy i chyba to fajniej może się ogląda, więc, więc będę tego używać dalej. Natomiast, natomiast moi drodzy, popatrzcie się, e, zapraszam Was właśnie na to spotkanie. Tak samo chcę Wam przypomnieć, słuchajcie, że w tym tygodniu mamy dla Was dwa szkolenia przecenione kilkukrotnie, czyli macie je kilkakrotnie taniej do zdobycia właśnie umiejętności praktycznych, umiejętności publicznego przemawiania i umiejętności sprzedaży, czyli stricte rzeczy po prostu, które dla Was są po to, żebyście zarabiali pieniądze lepsze, żebyście polepszyli swoje kwalifikacje, możecie sobie je zdobyć, no za grosze, zobaczycie tam za kwotę 300-400 zł, są po prostu fantastyczne, e, e, fantastyczne szkolenia na, e, dostępne w naszej promocji. No, a my lecimy dalej, popatrzcie, moi drodzy. Lecąc dalej z tymi tematami, które dla Was przygotowałem, kolejna rzecz, dlaczego jesteśmy nieszczęśliwi, to jest coś, co ja poruszyłem w poniedziałkowym filmie. Na YouTubie wrzuciłem Wam w poniedziałek taki film, którego dokładnie tytuł brzmi, słuchajcie, już nie pamiętam, jak ja go nazwałem, bo to publikowałem kilka dni temu. Znaczy, przygotowywałem kilka dni temu, natomiast dokładnie tytuł ma Masz 30 lat i czujesz się nieudacznikiem. Więc to był film skierowany właśnie do ludzi, którzy mają obecnie. 20, 30, 40 lat, powiedzmy mniej więcej taki wiek, i czują cały czas w swoim życiu, że, że, że powinni byli osiągnąć dużo więcej, że powinni byli być, stać się kimś więcej, że po prostu czują się jak nieudacznicy. I popatrzcie, moi drodzy, teraz, czym to jest spowodowane? Ja Wam to tłumaczyłem w poniedziałek na filmie, teraz po części Wam to powtórzę. To jest spowodowane niestety ogromnym rozwojem albo ogromnym wdarciem się mediów społecznościowych do naszego życia. I o ile teraz jak najbardziej jest miejsce do mediów społecznościowych, bo ja na przykład używam mediów społecznościowych między innymi właśnie, żeby się z wami komunikować, żeby dla was publikować fajne materiały, informować was o różnych akcjach, które organizuję. Używam ich do tego, żeby kontaktować się z moją rodziną, z moimi przyjaciółmi, więc one mają swoje miejsce. Natomiast niestety badania psychologiczne pokazują, że oprócz czegoś, co jest chyba, oczywiste już teraz dla was, dla was, że, e, że moi drodzy my mamy no, problem z koncentracją przez media społecznościowe przez, ogólnie to jest fajnie udowodnione, dlatego ja przerabiałem te badania w momencie, kiedy moja żona była po raz pierwszy w ciąży, bo chciałem zobaczyć po prostu, których rzeczy nie robić, które rzeczy są bardzo niekorzystne dla małego człowieka i też dla dużego. I okazało się, słuchajcie, że ogólnie dla dziecka poniżej 5 lat używanie właśnie telefonu, ale nawet telewizora jest bardzo niekorzystne. Wtedy mózg dziecka się niesamowicie szybko rozwija i on jest wtedy bardzo plastyczny. Dostosowuje się do tego właśnie, jakie Bodźce, my mu podajemy. I teraz zobaczcie, że w telewizji obraz zmienia się, ale to nie tylko w telewizji, na telefonie też, prawda, w różnych aplikacjach, nawet już teraz w filmach. Obraz zmienia się co sekundę, co pół sekundy jest zmiana ujęcia. I teraz nasz umysł, zwłaszcza właśnie u małego dziecka, ale tak samo u dorosłego człowieka, który jest bombardowany cały czas taką ilością informacji. Nie jest w stanie tego przetwarzać, i stąd później biorą się ogromne ilości ludzi, którzy mają niby ADHD, którzy mają problemy z koncentracją, dzieci, które mają całkowity problem z regulacją swoich emocji. Ale co więcej, jest udowodnione, że do piątego roku życia narażanie dziecka właśnie na takie szybko zmieniające się obrazy odbiera mu po prostu punkty inteligencji. Ten mózg już nie będzie pracować nigdy tak dobrze, jak mógł pracować. Więc to jest bardzo ważne, ale to tak samo to wpływa, słuchajcie, na dorosłych. Oczywiście ten efekt jest mniejszy, no ale jak z kolei ty robisz to przez 10 lat, to też się skumuluje. I teraz popatrzcie się, że to jest jedna rzecz, że mamy później problem, właśnie z funkcjonowaniem naszego mózgu, jeśli za bardzo go bombardujemy informacjami. Bo porównajcie sobie to, jeśli na przykład mój syn siedzi w pokoju, to dla niego ten pokój, w którym on siedzi przez pół godziny, czy przez godzinę, i bawi się zabawkami jakimiś, to jest taki sam. To jest jedno naturalne otoczenie. I my tak żyliśmy przez, no, właśnie, tysiące pokoleń. Że widzieliśmy coś i to otoczenie rzadko się zmieniało. Dlatego nasz umysł jest te, zbudowany, żeby z tym sobie radzić. A nie z tym, że siądziesz przed osiemdziesięciocalowym telewizorem, dziecko siądzie i jest ty, 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 bombardowane obrazami po prostu, no co sekundę inny. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast są też badania naukowe, moi drodzy. Jest ich już masa przeprowadzonych że niestety media społecznościowe powodują u ludzi depresję, powodują obniżenie samooceny, obniżenie pewności siebie i powodują po prostu ogromne problemy z tym jak ludzie sami się czują. I popatrzcie się moi drodzy, Marta pisze wtedy było nudno. Nie, Marta, to nie było nudno. Normalny świat jest dla ciebie nudny w momencie kiedy właśnie twój mózg przyzwyczaił się, uzależnił się od tej przesadnej stymulacji. Wtedy jest nudny prawdziwy świat. <grych> No, natomiast popatrzcie się, że kosz pisze, tyle się nie ruszaj. No, nie, zobaczcie, mój live jest, moi drodzy, nic się tam nie rusza w tle, więc wszystko jest ok. Natomiast popatrzcie się, moi drodzy, właśnie przez ludzie widzą to. No, to Marta, to Ci tłumaczę. Jeśli dla Ciebie prawdziwy świat jest nudny, no to znaczy, że przestymulowałaś swój mózg przez długi czas i warto by było nad tym popracować, nie? Bo, bo świat jest piękny, prawdziwy świat, nie ten z telewizora czy z telefonu. I popatrzcie się teraz, moi drodzy, niestety, e, niestety to, co my oglądamy właśnie na różnych mediach społecznościowych, a przoduje w tym oczywiście już Instagram, przodują w tym jakieś TikToki, no Faceik też i tak dalej. Ogólnie ten wizerunek, który ludzie tam budują, to, co my tam oglądamy. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wczoraj mi ktoś podesłał jakiś film o jakiejś tam parze, chyba pan Ako Przostak, który zresztą napisał kiedyś recenzję do mojej książki, z tego co pamiętam. I, i, i że oni budowali w internecie tam zasięgi jakieś milionowe i pokazywali się jako super szczęśliwa para i tak dalej, a się okazało, że od lat to już w ogóle byli na krawędzi rozwodu, czy jakieś takie tematy ludzie tam podesłali. Nie? I popatrzcie się, tak właśnie wygląda to, co wy oglądacie często w internecie. To są celebryci sztucznie wytworzeni. To są sztucznie wytworzeni ludzie, jeśli chodzi o ich charakter, o ich styl życia, jeśli chodzi o ich osiągnięcia. To, co mogliście zobaczyć, pan Stanowski też ujawniał właśnie różne... Takie osoby, które, które budują po prostu no, jakąś totalną fatamorganę ze swojego życia. Więc mamy ludzi, którzy nie są prawdziwi. Ale również to, co wy widzicie na tych zdjęciach czy filmach, to nie jest prawdziwe. To jest często przygotowane, często sztab ludzi pracuje nad tym, żebyś ty widział daną kobietę czy danego mężczyzna, mężczyznę w takim kontekście. I niby jest to wrzucone później na Instagrama jako zdjęcie no, prawdziwe, że ktoś niby tam zrobił, ale tak naprawdę tam stało 10 osób dookoła: makijażystka, fryzjerka, gość z kamerą taką i tak dalej, żeby później zrobić to jedno zdjęcie. I ja pamiętam już, słuchajcie, kilkanaście lat temu nawet w Rosji, ale pewnie w innych krajach też, ale to była akurat historia z Rosji, gdzie można było właśnie dla influencerów internetowych, można było wynająć sobie po prostu pół godziny w prywatnym odrzutowcu, który w ogóle nie latał, on był zepsuty, ktoś go postawił na jakimś parkingu, który wyglądał jak lotnisko, ale mogłeś sobie zro zrobić zdjęcie, że wsiadasz do tego, wiesz, luksusowego, prywatnego odrzutowca, że wsiedzisz w nim przez pół godziny, strzelasz sobie fotki i ten, i można było naprawdę za niedużą kwotę, tam ileś kilka Dolarów, wynając sobie po prostu na pół godziny takie coś, żeby ludzie później myśleli, że ty latasz private, nie? Że latasz i w Polsce taki lot na przykład, nie wiem, Kraków-Warszawa to będzie kosztować z 20-40 tysięcy złotych, nie? Tutaj w Tajlandii kiedyś patrzyłem, to chyba było 20 tysięcy dolarów do Bangkoku, czyli tam 850 kilometrów. No więc, więc ludzie właśnie budują w ten sposób jakiś tam wizerunek, który nie ma wiele wspólnego z prawdą, więc to wszystko, co ty oglądasz, to jest zniekształcony obraz rzeczywistości. Zniekształcony obraz tych ludzi. Oni nie mają, oni często do jakiejś sesji zdjęciowej, żeby wyglądać na super wyciętych, super umieśnionych i tak dalej i ten, żeby mieć sześciopaki wszyscy, to często przez miesiąc wcześniej się głodzą, wycinają tkankę tłuszczową na maksa, odwadniają organizm różnymi diuretykami. Poczytajcie sobie, jak się przygotowują kulturyści do sezonu. To kiedyś Patryk Barański, z którym kiedyś zrobiłem wywiad, on też sam opowiadał po prostu, jak on się do zawodów przygotowywał, to prawie mdlał już przed tymi zawodami, to jest tak wycieńczony organizm, nie? że nikt tak na co dzień nie wygląda po prostu, jak ludzie właśnie na scenie kulturystycznej. Nie? A, a wy to widzicie i teraz mężczyzna ogląda samych facetów super przystojnych, jak z reklamy Kalvina Kleina, wszyscy mają oczywiście sześciopak, idealne mięśnie, idealne ciało, żadnego nie ma pieprzyka, bo ktoś to w photoshopie wszystko usunął, idealne włosy, idealna fryzura, wszystkie, idealny kontekst jeszcze stoi obok Ferrari i teraz jeśli ty oglądasz takie rzeczy cały czas na tym Instagramie, no to faktycznie będziesz czuć się po prostu jak nikt, nie? Będziesz się czuć jak człowiek, no naprawdę gorszy od całego świata. To samo dziewczyna, która ogląda jakieś piękne dziewczyny, które są zmienione, to już, żajcie, 15 lat temu to już, to już w Photoshopie się tym dziewczynom powiększało piersi, tam zmniejszało tanie i robiło takie rzeczy. Dzisiaj, dzięki AI w różnych programach, to już można całkowicie pokazać zupełnie innego człowieka. I teraz popatrzcie się na jedną sprawę. To nie tylko chodzi, że to, co my widzimy tam, jest bardzo zniekształcone, ale chodzi również o to, że My tam widzimy wycinek z życia danego człowieka, czyli nawet kiedy ktoś nie zniekształca, nawet kiedy ktoś faktycznie robi prawdziwe zdjęcie, prawdziwy film, różne inne rzeczy, nie? To to jest i tak wycinek życia tego człowieka. Popatrz, wchodzisz na przykład, widzisz nie wiem, profil swojego kolegi z liceum. No startowaliście z tego samego punktu życia. Ty czujesz się gorzej w życiu, a patrzysz na kolegi na przykład profil w jakichś mediach społecznościowych i on tak. Tu wakacje w Turcji, tu wakacje w Egipcie, w Tajlandii, na Malediwach, na Kostaryce, tu, tu Meksyk, tu inne rzeczy, tu przy jakimś samochodzie, tu przy innym samochodzie, tu coś, tu jakieś dziewczyny, tu jakieś impreza. Myślisz sobie, jakie on ma czaderskie życie? Ale. Nie zdasz się na, bo nie masz czasu, jesteś bombardowany na tyle informacjami, że nie zdasz się na refleksję, że przecież te wszystkie zdjęcia, które on wrzucił, to je wrzucał na przykład przez 10 lat. I że chłop tyra w korporacji od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty przez 10 lat, żeby raz na przykład na rok pojechać sobie na wakacje gdzieś za granicę i tam porobić trochę zdjęć. Nie? I wrzuca 10 z jednych, 10 z drugich, i nagle się robi 100 zdjęć z najpiękniejszych miejsc na świecie. Rozumiesz? Więc jego życie tak nie wygląda, jak ty widzisz to jako wycinek, który postrzegasz przez perspektywę internetu. Niczyje życie tak nie wygląda. Wyjdźcie sobie na ulicę i zobaczcie, jak wyglądają ludzie. Jak wygląda ich życie i gdzie teraz są ci wszyscy celebryci, te wszystkie modelki, ci wszyscy modele, te wszystkie Ferrari, te wszystkie odrzutowce i te wszystkie że, bogate rzeczy? Gdzie to wszystko jest? No, wychodzisz na ulicę w jakimkolwiek mieście i to tak nie wygląda. Natomiast, jeśli ty w swoim mózgu, wiesz, nieświadomie, podświadomie po prostu pokazujesz swojemu mózgowi, że to jest rzeczywistość i do tego się porównujesz, to popadniesz w gigantyczne kompleksy i będziesz nieszczęśliwym człowiekiem. Nie? Więc nie warto tego robić, nie warto się fascynować jakimiś influencerami z internetu, którzy jedyne co osiągnęli, to jest to, że są influencerami. Dlaczego oni są influenc? To znaczy wpływać na kogoś. Czyli mają wpływ na Was ludzie, którzy nie osiągnęli nic w swoim życiu, oprócz tego, że wrzucili parę zdjęć i filmów na internet w których w dodatku nie przekazują żadnej wartości, nie uczą cię niwego, niczego nowego, nie zmieniają pozytywnie twojego życia, tylko pokazują sobie po prostu zdjęcia, wypinają dziewczyny pupy, robią kacze dzioby, a mężczyźni tam no, napinają mięśnie, nie? Więc popatrzcie się, <laughs> przechodzą z telefonem w ręce, no to też jest inna sprawa. Natomiast właśnie chcę wam o tym opowiedzieć, moi drodzy, bo wiele ludzi nie zda się na tą refleksję, prawda? Używamy tych mediów i tak dalej i nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to na przykład wpływa mocno i intensywnie na, na to później jak my postrzegamy świat, to się dzieje na poziomie podświadomym, nie? Agnieszka pisze wiadomo, że ludzie pracują między innymi na wakacje, a celebryci są oderwani od rzeczywistości jak politycy. No tak. Natomiast popatrzcie się, Filip pisze chyba w Monako tak wygląda. Też nie wygląda, Filip. To ja ci mogę powiedzieć, jak wygląda. Słuchaj. Ja mieszkam na wyspie, na której mieszkają i przyjeżdżają tutaj bardzo bogaci ludzie. Bardzo bogaci ludzie i byłem na przykład w Bożajrze w lutym tego roku, czyli jakieś tam dwa, no, półtora miesiąca temu, byłem na Yacht Show. Yacht Show to jest generalnie impreza organizowana w jednej tam z przystani, która jest przeznaczona dla ultra bogatych ludzi. Tam nie ma takiej, że sobie kupisz łódkę za 100 tysięcy. Tam są łódki po parę milionów dolarów, paręnaście milionów dolarów i droższe. I, kto, i, i, i moi drodzy, kto myślicie, jest właścicielami tych łódek? Bo poznałem wiele tych osób, mam tutaj wśród znajomych wiele tych osób. To są 60-70-letni panowie z dużym brzuchem i tak dalej, którzy dorobili się po prostu przez całe swoje życie dużej kasy i kupują sobie teraz jak za 5 czy 10 milionów dolarów. To nie są 30-letni po prostu super, super wysportowani mistrzowie kulturystyki i tak dalej, a koło nich piękno. Czasem tam młode dziewczyny się jakieś znajdują, prawda? Natomiast. Natomiast, natomiast bardzo często po prostu to są już bardzo w podeszłym wieku panowie, w większości przypadków, no mówię, młodych chyba jeszcze nigdy nie widziałem, ja tam na tych jak to jestem jednym z najmłodszych ludzi, jacy tam przychodzą, nie, I, i, i to faktycznie to nawet tam tak nie wygląda, nawet wśród tych, którzy faktycznie mają te pieniądze, to to tak nie wygląda, to są w większości starsi ludzie, no, więc... Więc bardzo ważne, żebyście też zrozumieli, po prostu zdali się na refleksję, może przestali chłonąć, obserwować jakieś tam życie celebrytów i tak dalej, prawda? I zaczęli bardziej patrzeć na to, jaki jest świat realny. I nawet jeśli kimś się inspirować, to inspirować się ludźmi, którzy coś osiągnęli, coś robią w swoim życiu, prawda? Co ma wartość dla innych i są bardziej prawdziwi niż to, co wygenerowane właśnie w mediach społecznościowych. Kolejna sprawa, moi drodzy, dlaczego nam brakuje, dlaczego nam brakuje właśnie szczęścia. To jest to, że bardzo często my zapominamy o tym, żeby być wdzięczni, żebyśmy byli wdzięczni. Słuchajcie, stan wdzięczności. To jest stan, może poczekajcie, znajdę wam kolejny obrazek, który wam pokażę. Coś wam pokażę, słuchajcie. To jest, moi drodzy, z, z badań naukowych, który, z których przygotowywałem właśnie program Transformacja 90 dni. I, I szukam właśnie tutaj, słuchajcie, żeby Wam pokazać pewne zdjęcie, właśnie dotyczące wdzięczności, bo jest to niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Mm, mm, mm. O właśnie, już to chyba znajdę. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo chcę Wam pokazać właśnie, jak to wygląda na badaniach naukowych, bo będziecie mogli tutaj zobaczyć, moi drodzy, po prostu wyłożone na zmianę jak działa wdzięczność. O, jest właśnie. Dobra. To są słuchajcie wykresy, moi drodzy. Tylko już, już wam to odpalę. Bądźcie cierpliwi. I teraz popatrzcie się. O. Co powoduje w ogóle w naszym ciele stan wdzięczności, moi drodzy? Bo możemy. A nie, kurczę, mi się tu nie pokazało. Dobra, inaczej to zrobię, poczekajcie, bo chcę Wam to koniecznie pokazać, moi drodzy, i wyjaśnić bo to jest rzecz, która znowu może zmienić całkowicie Wasze życie to jest właśnie to, w jaki sposób nasz organizm zmienia się podczas tego uczucia wdzięczności, czyli jesteśmy wdzięczni. O, znalazłem to, moi drodzy, to już Wam pokażę. Proszę bardzo. Cyk. Zobaczcie. To jest drugi, najpierw wam wyjaśnię pierwszy. Popatrzcie się moi drodzy tutaj. To co mamy u góry, to jest rytm bicia naszego serca. Rytm bicia naszego serca, czyli nie tętno, tylko rytm. Tu macie po prostu ilość uderzeń na minutę, nie? Czyli 60, 70, 80, 90. I popatrzcie się teraz, kiedy my jesteśmy na przykład w stanie frustracji, w stanie emocjonalnym frustracji, czyli tym u góry, nasz rytm bicia naszego serca jest całkowicie chaotyczny. To również się przekłada, zaraz wam pokażę, na tempo naszego oddechu, na częstotliwość funkcjonowania naszego mózgu. To jest po prostu wtedy chaotyczne. Natomiast w momencie, kiedy my... Po, po na dole macie, tu jest, są akurat po angielsku te wykresy, natomiast na dole jest stan właśnie wdzięczności. Popatrzcie, co się dzieje, że nagle nasze serce zaczyna pracować w bardzo rytmicznym, harmonijny sposób. Podczas wdzięczności, czyli wyobraźcie sobie, my za, ja zaczynam na przykład być wdzięczny. Jestem wdzięczny teraz za to, że mogę. Ile was jest tutaj, moi kochani? Jest 116 osób na YouTube na żywo, 154 jest na, na Facebooku, czyli jakieś prawie 300 osób razem jest tutaj, i ja jestem teraz na przykład wdzięczny za to, że ja, siedząc w Tajlandii, mogę mówić do prawie 300 osób, które w dodatku są rozrzucone po różnych pewnie zakątkach nie tylko Polski, ale i całego świata. Mogę być szczęśliwy, że mam dostęp do internetu, że jest taka technologia, że możemy się w ten sposób komunikować, na przykład właśnie przez te media społecznościowe, wykorzystując je w kreatywnej Dobry i pozytywny sposób, nie? Mogę być wdzięczny za to, że mam cudowną rodzinę. I w momencie, kiedy ja zaczynam myśleć w ten sposób, właśnie zmienia się rytm mojego serca. I to jest, moi drodzy, to są wyniki badań, ale popatrzcie się tutaj, tu jest jeszcze grubiej. Tu mamy pokazane, popatrzcie się, różne stany emocjonalne, czyli pierwsza rzecz, wykonywanie normalnej czynności. Zobaczcie, znowu jest ten rytm poszarpany. Druga rzecz jest gniew. Czyli jest jeszcze, jeszcze bardziej, to wszystko jest poszarpane. Trzeci wykres to jest relaksacja, która, jak widzicie, też nie daje nam tej właśnie harmonii. Natomiast ostatni stan, właśnie, to jest stan wdzięczności. To jest jedyny stan, który, właśnie, powoduje, że mamy tak fajnie to wszystko, moi drodzy. Teraz czekajcie, mam tutaj też, o, jeszcze jeden wykres wam pokażę, który też, właśnie, pokazuje stan. Koherencji właśnie i, i stan tej harmonii, jeśli chodzi o oddychanie. I popatrzcie, moi drodzy, tutaj ostatni wykres cyk. Czy ja wam to pokazuję? Dobra, wszystko działa. Także popatrzcie się na ten wykres, moi drodzy. Tu mamy u góry mamy rytm naszego oddechu. Dalej mamy rytm naszego serca, i trzecie to jest nasze ciśnienie krwi. I popatrzcie się teraz znowu, co się dzieje w momencie, kiedy tutaj mamy 300 sekund, czyli po 5 minutach, kiedy ktoś wszedł właśnie w stan tej wdzięczności. Nagle wszystkie trzy rzeczy, czyli tempo naszego oddechu, tempo bicia naszego serca, ale również ciśnienie naszego właśnie ciśnienie nasze, naszego układu krwionośnego, wszystko zaczyna pracować w harmonii. Jakie to jest niesamowite, nie? Że jedna rzecz to jest to, że popatrzcie się, my po prostu czujemy się lepiej, prawda? Że my po prostu czujemy się lepiej, ale również zobaczcie, jak lepiej funkcjonuje nasz organizm. Też mógłbym wam to opowiadać, bo mówię w programie Transformacja 90 dni i przez cały jeden dzień my was uczymy tego również, dostajecie praktyczne ćwiczenie właśnie do tego, żeby wchodzić w ten stan wdzięczności jak najszybciej. Natomiast zmienia się wtedy bardzo wiele, bo tak jak wam pokazałem. Nawet stan relaksacji, kiedy my po prostu sobie odpoczywamy, nie powoduje tak pięknego i, i, i można to zobaczyć, że stan relaksacji faktycznie obniża nasze tętno, obniża nasze y, pracę naszego całego ciała, a stan wdzięczności daje nam taki, można powiedzieć, emocjonalny high, czyli podnosi naszą aktywność. W stanie wdzięczności, kiedy my zaczniemy doceniać to, co mamy dookoła siebie, już jesteśmy bardziej Płodni, ale nie tylko pod względem po prostu płodności, bo myślę, że to też pomaga. Natomiast jesteśmy bardziej płodni, jeśli chodzi o to, co my tworzymy. Bardziej kreatywny jesteś wtedy, masz więcej energii do działania, większą chęć, żeby coś zrobić. Więc popatrzcie się, jak to jest ważna rzecz, prawda? Jakie masz wskazówki i rady na wejście w stan wdzięczności? To jest naprawdę proste, moi drodzy. Mało kto to robi po prostu na co dzień. Ale to wystarczy na zatrzymać się na minutę, i pomyśleć, za co jestem wdzięczny. Można zamknąć sobie oczy i zacząć zastanawiać się, jaką mam wspaniałą żonę, jakie mam wspaniałe dzieci, że te dzieci są zdrowe, że urodziły się zdrowe, że ja jestem zdrowy, że mam wspaniałych rodziców, że, że udało mi się w życiu to osiągnąć i to, i to, i to. I zaczynasz myśleć o wszystkich rzeczach, za które po prostu jesteś wdzięczny i tyle. Oczywiście tak jak mówię, w naszym programie macie to bardziej rozwinięte, natomiast same zasada, sama zasada zasada jest taka prosta. I teraz im częściej będziesz to robić, tym częściej Twój mózg się do tego po prostu przyzwyczai. Wytworzą się nowe połączenia w Twoim mózgu, które sprawią, że będziesz coraz częściej naturalnie wdzięczny, że będziesz budzić się rano i zamiast myśleć, o Jezu, trzeba znowu iść do pracy, ale zła pogoda, w ogóle pewnie znowu będą korki, bo pada. To ty wstaniesz po prostu i naturalnie twój mózg wejdzie w ten stan. O, jak dziś, dzisiaj jest piękny dzień, jak fajnie, że mnie nic nie boli. <laughs> jak fajnie, to ci, co są po czterdziestce, to zrozumieją. Natomiast jak fajnie, że ja mogę dzisiaj przez ten dzień zrobić coś pięknego, że mogę zrobić coś cudownego w swoim życiu. Jeśli zaczniesz w ten sposób właśnie rozumować, w ten sposób myśleć, to jak będzie wyglądał twój dzień. Nie? Jeśli zaczniesz od samego rana, już właśnie. Pięknie, Grzesiek pisze, ja piszę z rana, za co jestem wdzięczny. Kartka A4. Cudownie, pisanie tak samo też pomaga. Jak najbardziej, nie? Jak najbardziej. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, jeśli podoba Wam się to, co robię. To bardzo duża prośba: wrzućcie łapę w górę, moi drodzy, udostępnijcie dalej to nasze dzisiejsze spotkanie, będę Wam za to bardzo wdzięczny, ale również chcę Wam przypomnieć, zanim przejdziemy do następnego punktu, który jest równie wartościowy, to chcę Wam przypomnieć, moi drodzy, że możecie się spotkać ze mną w tą niedzielę zupełnie za darmo, właśnie na tej konferencji, na której chcę Was nauczyć, jak budować pewność siebie, jak podejmować odważne decyzje. Jak czuć się dobrze po prostu sam ze sobą? Pokażę wam bardzo skuteczne metody, bardzo praktyczne, które natychmiast możecie zastosować właśnie po to, żeby mieć lepsze życie. Ale tak samo wam przypominam, że macie też w promocji w tym tygodniu dwa nasze cudowne szkolenia. Kolejna rzecz, słuchajcie. Więc też wam rzucam tu linka Wyzwanie 90 dni PL łamane przez wiosna, możecie sobie wejść. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest budowanie swojego planu na życie. Posiadanie własnego planu na życie. Bo na początku mówiliśmy o bardziej o rzeczach związanych z naszą psychiką, z naszym stanem emocjonalnym, prawda? Powiedziałem Wam, które rzeczy należy najbardziej i najszybciej wyeliminować. Marta pyta, ile mam lat? Marta, 40 lat. W tym roku skończę 41. Natomiast popatrzcie się, że my, w, powiedziałem Wam o rzeczach, które właśnie odbierają nam to szczęście, a teraz Wam powiedziałem o tym, co nam daje szczęście, ten, ten właśnie stan wdzięczności. Pokazałem Wam tak samo te wykresy. Natomiast kolejna sprawa, która też będzie mieć wpływ na szczęście w Waszym życiu w długim terminie, to jest właśnie planowanie tego swojego życia. I to planowanie go pod różnymi względami. To jest coś, na co my stawiamy, słuchajcie, duży nacisk, jeśli chodzi o realizację właśnie programu Wyzwanie 90 dni. To jest właśnie to, żebyście wy zbudowali, przechodząc przez ten program, zbudowali plan na swoje życie. Czyli, żebyś odkrył, czy odkryła to, co chcesz robić, jakim człowiekiem chcesz być, co chcesz, żeby było częścią Twojego życia, ale również jakich rzeczy chcesz unikać, a następnie właśnie zbudował plan do osiągnięcia tego, konkretny swój własny plan. Ponieważ popatrzcie się, moi drodzy, bez tego planu, my niestety w życiu będziemy cały czas dryfować. Będziemy mieć poczucie tego, że ile napiszę wdzięczność, tego nas nie uczono, a szkoda. No właśnie, no to po to ja was uczę, nie? Agnieszka pisze: Plan, ja nie planuję, bo zawsze wszechświat robi wszystko, żeby nic z tego nie wyszło. Agnieszka, kto przekazał ci tego typu przekonanie? Jakie masz badania naukowe, udowadniające to, że Wszechświat, tutaj w cudzysłowie, który napisałaś, więc ja też go wezmę w cudzysłów, cokolwiek ty pod tym rozumiesz, czy Boga, czy jakąś siłę wyższą, czy kogokolwiek innego, że on ma taką chęć, ten wszechświat, żeby jak tylko sobie coś zaplanujesz, żeby robić wszystko na przekór, Agnieszka, bo to jest Twoje ograniczające przekonanie. Napisałaś, tak po prostu jest, a ja Ci mówię, że tak nie jest. Bo ja zaplanowałem bardzo dawno temu swoje życie pod wieloma względami, i wszystko, co sobie zaplanowałem, to osiągnąłem. Wszystko, absolutnie od A do Z, zrealizowałem i to jeszcze wiele lat temu. Wszystko. Więc ja ci pokazuję kontrprzykład, że wcale tak nie jest. Ty ułożyłaś sobie po prostu przekonanie, że jeśli cokolwiek zaplanujesz, to nic z tego nie wyjdzie. Zastanów się teraz, Agnieszka, jaki to ma wpływ na Twoje życie? Jaki to ma wpływ na Twoje życie? Bo ja Ci od razu mogę powiedzieć, że jeśli chcesz osiągnąć cokolwiek w życiu, co jest znaczące, to potrzebujesz do tego długiego czasu. Tego nie da się zrobić w 5 minut. Jeśli chcesz zbudować rodzinę, to to jest kilkadziesiąt lat pracy i też trzeba mieć na to jakiś plan. Ile chcesz mieć dzieci? Kiedy chcesz mieć te dzieci? Jak je chcesz wychować? Do jakiej szkoły wysłać? Jak będziesz przekazywać im różne wartości, żeby one też miały szczęśliwe życie i wyrosły na dobrych ludzi, nie? Jak będziesz traktować swojego męża? W jaki sposób będziecie budować ten związek? Więc trzeba na to mieć też swój plan. Jeśli chcesz zbudować jakąkolwiek karierę, a nie do końca życia pracować za najniższą pensję, albo jakąś tam średnią, to też musisz mieć swój własny plan. Jeśli chcesz założyć jakikolwiek biznes, to musisz mieć ten plan od samego początku. Oczywiście, że ten plan może się zmieniać we wszystkich przypadkach, bo życie na tym polega ciekawość tego życia i, i, i to, że ono jest fascynujące, właśnie na tym, że spotykają nas różne niespodziewane rzeczy i nie zawsze wiemy, co nam się przydarzy. Ale mogę Ci zagwarantować, że bez planu. Nawet nie osiągniesz, wiesz, połowy albo może nawet 10% swojego własnego potencjału, nie? I to, co ty sobie ułożyłaś, przekonanie, że wszechświat robi wszystko, żeby ci nie wyszło, to jest bardzo ograniczające przekonanie. Tak naprawdę, tym przekonaniem ty chcesz ochronić siebie przed porażką. Zakładając, że niczego nie będziesz oczekiwać od życia, nie będziesz tworzyć żadnego planu, nic sobie nie zaplanujesz, Odcinasz sobie możliwość porażki. Żyję z dnia na dzień, coś tam robię, może się uda, może nie. Ale odcinasz sobie możliwość porażki. I to jest ten mechanizm, który ma wiele osób, że boją się po prostu tego, że im się nie uda. Więc nie stawiają sobie żadnych celów. Starają się unikać tych celów, unikać planu, bo wtedy nie przegrasz, nie? Bo wtedy nie przegrasz, jeśli nie ustalisz sobie warunków. Popatrzcie, jeśli nie ustalasz sobie warunków sukcesu w swoim życiu, czyli no, w, w, częścią planu są cele, cele cząstkowe, cele finalne, finalne. Więc jeśli ja nie ustalę tych celów, to nigdy nie przegram, prawda? I to jest tyle. Ale niestety nigdy też nie wygrasz. Pisze żaga, ok, Krzysiek zaplanuje życie, a ile zrealizuje, tyle będzie, bo przewleki niewiele wiedzą, co będzie za ich dni. A może nastąpi uzdrowienie i wszystko zrealizuje. Agnieszka, uzdrowienie nie nastąpi. Ty sama możesz się uzdrowić. Po prostu zastanowić się, jak tego typu przekonanie wpływa na Twoje życie. I być może, że przyszedł czas teraz, właśnie 3 kwietnia 2024, żeby to przekonanie zmienić. Może dzisiaj ta środa to jest właśnie dobry moment, żeby je zmienić jednak. I zastanowić się, hmm, a może ja jednak udowodnię sobie, że zrobię plan, prawda? Udowodnię sobie, że zrobię plan i go zrealizuję. Zrób sobie plan na dzisiaj. Co dzisiaj zrobisz, i zobacz, czy ci się uda, czy dalej wszechświat będzie przeciwko tobie. Bo mówię, to jest, wiesz, wiele zależy od Twoich właśnie przekonań. Natomiast to przekonanie na pewno cię ogranicza. To jest udowodnione w każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie biznesu, ekonomii i wszystkiego, że człowiek, który nie ma planów, po prostu nie tylko. Sam tych swoich planów oczywiście ani celów nie zrealizuje, jak ich nie ma, ale również będziesz całe życie tyrać po to, żeby realizować czyjeś inne cele, innych ludzi, bo inni ludzie mają plan. I oni bardzo chętnie zatrudnią cię za tą najniższą krajową, żebyś pomogła im ten plan realizować. Nie? Patrycja pisze, niektórzy ludzie, jak coś sobie zaplanujesz, to ci potrafią powiedzieć, że nie ma co planować, bo życie i tak ci je zmieni. Patrycja, niektórzy ludzie na przykład yy, leżą w rowie pijani. Po imprezie. Niektórzy ludzie stoją pod sklepem, pod budką z piwem i codziennie grzeją browary. Niektórzy ludzie na przykład popełniają samobójstwo. Niektórzy ludzie yy, chcieliby, żeby komuna wróciła. Jest wiele różnych rzeczy, które ludzie robią i niekoniecznie Patrycja, ty musisz za tymi rzeczami podążać. Więc jeśli masz dookoła siebie ludzi, którzy ci mówią, że i tak ci się nic nie uda, to zastanów się na przykład zastanów się Jaki, jaką wartość w Twoje życie ci ludzie wkładają, albo może jaką wartość odbierają z Twojego życia, i wtedy może podejmiesz decyzję, że może warto troszeczkę zmienić otoczenie, bo powinniśmy, moi drodzy, patrzeć na to, żeby mieć właśnie fajnych ludzi. Natomiast, wracając, popatrzcie do tego planu, bo tutaj troszeczkę zeszliśmy w bok, bo chciałem Agnieszce coś wytłumaczyć, prawda? Wytłumaczyć po prostu mechanizm, który słuchajcie, ja tłumaczyłem już wielu ludziom. Wielu ludziom ten mechanizm, i on jest znany w psychologii, po prostu, tak jak powiedziałem. No tak Kasia podsumowała, ludzie boją się rozczarowań i myślą, że są niewystarczający i dlatego nie chcą nic planować. Tak, tylko wtedy no, nie, nie poniesiemy porażki, ale nie odniesiemy też sukcesu. Czyli sami możecie sobie odpowiedzieć tak naprawdę, jak będzie wyglądać wasze życie, jeśli nie będziecie planować, nie? Więc dlatego trzeba się tego nauczyć. Popatrzcie, ja moi drodzy w wieku 18 lat podjąłem decyzję, że startuję z własnym biznesem. Taką decyzję podjąłem. Podjąłem decyzję, bo chciałem być człowiekiem, który jest wolny. Chciałem być człowiekiem, który sam decyduje o tym, co robi, kiedy robi, jak robi i, i w jaki sposób na tym zarabia pieniądze. Więc podjąłem taką decyzję. Później podjąłem decyzję, jak już zacząłem sam zarabiać, w liceum jeszcze, jak szedłem na studia, miałem dwie firmy, jak kończyłem studia, miałem cztery firmy. Później podjąłem decyzję, że na przykład będę inwestować w nieruchomości i to będzie mój plan na to, żebym był człowiekiem wolnym finansowo. Podjąłem taką decyzję wiele, wiele, wiele lat temu, ponad 20 lat temu i konsekwentnie właśnie przez te lata pieniądze, które zarabiałem, wrzucałem właśnie w nieruchomości różne, bo mam teraz 7 mieszkań, dwa w Polsce, tu 5 w Tajlandii, dwie wille tutaj w Tajlandii, ziemię jeszcze i inne różne fajne rzeczy, natomiast popatrzcie się, Popatrzcie się, zresztą mogę Wam tu pokazać, zapraszam Was, jak ktoś z Was by się wybierał do Tajlandii, to proszę bardzo, proszę bardzo, tu Wam pokazuję moje właśnie mieszkania pod wynajem, które są właśnie dla mnie moim elementem wolności finansowej. Więc, więc możecie sobie wynająć. Słuchajcie, często zresztą tutaj Polacy też przyjeżdżają i wynajmują ode mnie na krótszy, na dłuższy termin właśnie te mieszkania. Także, jakby ktoś z was się wybierał do Tajlandii, to proszę bardzo, możecie sobie tu zobaczyć, właśnie jak to wygląda, jak ja to zbudowałem, jak urządziliśmy to z żoną i w jaki sposób właśnie opieramy o to swoją wolność finansową. Z tych mieszkań mam, to Wam pokazywałem ostatnio, około 250 tysięcy złotych rocznie, czyli około tam 20, 20 nieco ponad 20 tysięcy miesięcznie i to daje mi właśnie to. To, że mogę się z nich utrzymywać. Ale w życiu bym tego nie osiągnął, jeśli właśnie nie zaplanowałbym sobie tej swojej wolności finansowej. zaplanował sobie swojej ścieżki kariery, tego, w jaki sposób będę odkładać pieniądze. Czy wy myślicie, że jakbym nie miał tego planu, to mógłbym w inny sposób lepiej wydać miliony, kupić sobie luksusowy jacht, kupić sobie Rolls Royce'a, jeździć na na przykład najdroższe wakacje do najdroższych hoteli i bardzo szybko bym te pieniądze przebimbał. Natomiast dlatego, że miałem swój plan, a, albo właśnie, jakbym nie miał planu, to tak samo inni ludzie namawialiby mnie na różne jakieś lipne inwestycje, dałbym się zrobić w konia, wchodził w jakieś piramidy finansowe, amber goldy i tego typu sprawy. A dzięki Jędrek pisze, ale drogo. Nie, teraz jest bardzo tanio, Jędrek. W sezonie wysokim ja wynajmuję dwa-trzy razy drożej właśnie moje nieruchomości. Także teraz jest bardzo drogo, no, no, przepraszam, bardzo tanio, bo już jest kwiecień, więc już skończył się ten wysoki sezon. Natomiast moi drodzy, popatrzcie się, ja właśnie byłbym wtedy narażony na różnego rodzaju manipulacje, na różnego rodzaju naciągaczy i tak dalej, kiedy nie miałbym swojego planu. Natomiast dzięki temu, że miałem ten plan, to mogłem go zrealizować. I wy tak samo możecie i to popatrzcie, pokazuję wam teraz w kontekście na przykład finansów, nie? Bo ja chciałem mieć tą wolność finansową. Nieco ponad w wieku 30 lat już tą wolność finansową miałem, nie? I mogę teraz dalej na przykład pracować. Mogę dalej pracować, robić różne rzeczy, mogę dalej nawet zarabiać pieniądze, ale już nie po to, żeby siebie i swoją rodzinę utrzymać, ale po to na przykład, żeby realizować jakieś fajne projekty, żeby zrobić dla was na przykład szkołę wygranych. Taki event, jak zrobiliśmy w tamtym roku, gdzie na naszym szkoleniu było 3000 osób. Więc. Mogę robić fajne rzeczy, realizować swoje różne jakieś cele, różne pasje, yy, robić coś dobrego dla innych ludzi i na tym skupić na przykład swoje życie. Bo nie muszę chodzić do pracy, nie muszę prowadzić pięciu firm na raz cały czas, żeby na przykład się utrzymać. Nie? Agnieszka pisze: Ja też chcę być wolna finansowo, ale ups, jedna sprawa jest na policji, bo oszustwo, ale nie poddaję się, nie poddaję się dalej próbuję, więc to nie tak, że nic nie robię, ja tylko nie planuję, ale zmobilizowałeś mnie i będą plany. Agnieszko, bardzo się cieszę. Naprawdę, jeśli ta godzina, że ja tutaj jestem dzisiaj z Wami, sprawiła chociaż, że to Mogłem powiedzieć tych parę zdań i dzięki temu ty zdałaś się na jakąś refleksję i może pozytywnie coś zmienisz w swoje życie to naprawdę dla mnie to już jest wspaniała godzina, a może też innym z was to pomoże, więc bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę. Natomiast Agnieszka, popatrz się, że właśnie jest sprawa, bo ktoś cię oszukał, na przykład. Nie? Ja, ja też mam sprawę, też mnie ludzie oszukiwali, słuchaj, też mnie ludzie oszukiwali w życiu i to się zdarza, ale można temu zapobiegać, właśnie wyciągać wnioski. Nie? Edukować się w temacie właśnie inwestowania, czy, czy tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Ja wam też mnóstwo tu robię wykładów, filmów nagrałem na ten temat, bo chcę się z Wami dzielić tą wiedzą, którą sam przez wiele lat zdobywałem, wydając na nią ogromne pieniądze. Więc tak samo, moi drodzy, chcę, żebyście wy też mogli właśnie sobie lepiej po prostu radzić w życiu. Kolejny temat, moi drodzy, kolejny temat, to jest. To jest właśnie skupianie się na rzeczach, a nie na doświadczeniach. Popatrzcie się, moi drodzy, my bardzo często, my bardzo często, właśnie porównujemy się do innych, bardzo często patrzymy na swoje życie przez pryzmat niedostatku, przez pryzmat tego, czego nam brakuje, a nie tego, co możemy zrobić piękne. Bo popatrzcie się, co tak naprawdę będziemy w życiu pamiętać. Jeśli wy spojrzycie teraz. Na swoje życie, na całą swoją przeszłość, tych kilkanaście, kilkadziesiąt lat, które już żyjecie na tej Ziemi, to które rzeczy pamiętasz? Czy pamiętasz to, że miałeś na przykład jakiś super nowy samochód z salonu, na przykład 5 lat temu, i to jest jakby piękna rzecz w Twoim życiu? Czy może to, że na przykład szedłeś ze swoją żoną przez park i mieliście pierwszą randkę, albo że z przyjaciółmi pojechałeś na jakąś wycieczkę gdzieś pod namioty? Które rzeczy, moi drodzy, pamiętacie? Bo znowu ważnym jest to, żeby popatrzcie się skupić się na tym co faktycznie daje nam szczęście. My jesteśmy niestety warunkowani oczywiście przez cały system społeczny, system konsumpcjonizmu, nie? Jesteśmy warunkowani do tego, żeby właśnie przez pryzmat posiadania określać Sukces na, nas życiowy, prawda? Przez to, jaki mam samochód, jakie mam piękne mieszkanie, gdzie mogę jechać na wakacje, jaki mam zegarek i tak dalej. Bardzo często ludzie właśnie w ten sposób no, warunkują, nawet słuchajcie, jest takie brzydkie określenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się o tym, ile ktoś ma pieniędzy. Wiecie jak się mówi po angielsku? He is worth 2 million dollars, for example. Czyli on jest wart 2 miliony dolarów. W Stanach to się nazywa, jak sobie wejdziecie, nawet się nazywa net worth. Czyli wartość netto, czyli dosłownie się mówi, że człowiek jest wart 2 miliony. Jakie to jest brzydkie, nie? <laughs> Żeby określać wartość człowieka, że on jest wart 2 miliony, nie? Może jest wart więcej trochę, jeśli chodzi o to, jakim jest człowiekiem, jak traktuje innych, nie? Ile dobrego zrobił dla innych i jak przeżywa swoje życie, prawda? Więc popatrzcie się, żebyście zastanowili się, co wam daje tak naprawdę szczęście i robili po prostu tego więcej. A naprawdę szczęście nam daje moi drodzy Irena. Bardzo dziękuję. Popatrzcie się, my mamy. Tak wiele rzeczy w życiu, które możemy robić każdego dnia, które nic nie kosztują: pójście do parku, spędzenie czasu ze swoimi dziećmi, z przyjaciółmi, nie? spotkanie się na przykład popatrzcie się, że y, możemy tego robić dużo więcej. Pojechać gdzieś kurczę, na spacer, pojechać gdzieś na weekend, być aktywnym, próbować nowych rzeczy. Słuchajcie, ja w tym roku stwierdziłem, bo sam przyznam, przez te lata całe 2020-2021, gdzie nas zamykano w domach, trochę się zamuliłem w domu. Miałem też mnóstwo remontów i tak dalej, więc sporo siedziałem. Może nie tak dużo wychodziłem, jak chciałbym wychodzić. W tym roku, 2024, ja stwierdziłem, że jestem jesmenem. Stwierdziłem, że będę otwarty na nowe doświadczenia. No i słuchajcie, piękne doświadczenia. Już, już w tym roku mnie spotkały. Dwa tygodnie temu z Piotkiem Pająkiem z kanału Podróże Wojownika. Na przykład spędziłem cudowny dzień właśnie na napływającej barce, która jest klubem równocześnie na środku właśnie morza, więc, więc impreza na kilkaset osób na środku morza, po prostu na barce z basenem i tak dalej. No było to niesamowite przeżycie. I popatrzcie się, moi drodzy, na czymś takim popatrzcie się, mogę wam pokazać, jak to wyglądało. Gdzie my byliśmy? Tylko znajdę jakiś film. To nie będzie mój film, bo mam na telefonie, nie, nie, nie mam jak teraz tego kopiować, ale wam pokażę. Pewnie na YouTubie mają gdzieś. Czekajcie, włączymy sobie tutaj. Cyk. Tu będzie widać. No, tu jest właśnie, więc na takiej, słuchajcie, barce, moi drodzy. Yy, tutaj to, dobra. Na, na, na takiej barce na przykład byłem z Piotkiem, słuchajcie. Co wcześniej też, ta barka sta, stoi mi tu przed domem, słuchajcie, w niskim sezonie. Natomiast popatrzcie: o, to jest właśnie miejsce, które właśnie stwierdziłem, że będę bardziej otwarty, więcej wychodziłem. Jak ktoś zaprasza, to prawie zawsze będę gdzieś szedł. No i właśnie takie miałem doświadczenie niesamowite. Tu nawet chyba będzie jakiś ciekawsze, ktoś gdzieś tam. O. Ktoś tam nagrał film, nie? Więc jest taka barka, po prostu stoi tutaj. O, właśnie to jest chyba jak ona stała. <grych> to nie jest przypadkiem jak stała tutaj niedaleko. Tak, to jest u mnie. Czyli gdzieś tutaj dookoła jest mój dom. Natomiast tak wygląda właśnie ta miejscówka. I, 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 i fajne miejsce, słuchajcie. I też sam jakby tam pewnie bym się nie wybrał, ale kolega mnie zaprosił, Piotrek, właśnie na urodziny swojej dziewczyny, więc, więc mogłem spędzić. No fajne, fajne naprawdę. Niezłe miejsce, fajna muzyka. Wieczorem niezła impreza. Także coś takiego. I staram się właśnie w tym roku, słuchajcie, robić cały czas jakieś nowe rzeczy, odkrywać jakieś różne rzeczy, więc, więc wam też to polecam, słuchajcie. Właśnie, żebyście starali się odkrywać, bo oczywiście będą też rzeczy takie, które wam się nie spodobają, ale to tylko jest wtedy informacja zwrotna, nie? Po prostu, okej, okay, nie będę tego więcej robić, ale odkryjecie też mnóstwo rzeczy, właśnie, które dają wam szczęście, które sprawiają, że wasze życie jest ciekawsze, że jest bogatsze, że jest bardziej ekscytujące. Że Wy się bardziej rozwijacie, a rozwija się też dzięki temu Wasz umysł, Wasza kreatywność, Wasza zdolność do radzenia sobie z różnymi przeciwnościami losu. Także, moi drodzy! Bo już czekają na mnie moi przyjaciele. Dzisiaj przyjechali mnie odwiedzić, więc już widzę na dole, czekają. Także ja już będę kończyć, słuchajcie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Widzę prawie 300 osób jest cały czas, więc cieszę się, że na tyle ciekawie mogłem Wam coś opowiedzieć, że, że jesteście tu dalej ze mną. Moi drodzy, jeśli Wam się podobał ten live, wrzućcie łapę w górę, udostępnijcie dalej tą transmisję. Może inni ludzie też będą w stanie się zainspirować, żeby po prostu czynić życie lepszym. A ja się z wami widzę w niedzielę, o godzinie dziesiątej na tym szkoleniu właśnie odnośnie pewności siebie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć, pa! pa.